Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Human Fall Flat, w odcinku numer 7, w którym będziemy się znajdowali na mapce The Aztec. Aztekowie na mapce, na której, jak widzicie, dużo się będzie działo. Mamy przed sobą naprawdę mega fajną Energylandię, także będzie się działo. Poziom, który wam dzisiaj chciałem przedstawić, będzie przechodził nasz nowy bohater, nazwałem go Komisarz Remigiusz. Komisarz Remigiusz słynie z tego, że posiada niesamowite zdolności intelektualne, interpersonalne i koordynacyjne. Potrafi zrobić wszystko za pomocą wszystkiego. Słuchajcie, tak na poważnie. Ten poziom, jak każdy inny, ma swoje zasady. Zasadami w tym poziomie jest to, żeby używać zasady dźwigni. Czyli, tak jak teraz to wszystko ładnie widzieliście, bawić się fizyką. Dosłownie bawić się fizyką. Pamiętać o tym, co może się podnieść przez jakąś dźwignię, w jakim sposobem i tak dalej, i tak dalej. Takie odcinki będą troszkę szybsze, mam nadzieję, że będą się wam troszeczkę bardziej podobały. Jest tu dużo naprawdę fajnych zagadek, więc myślę, że na pewno będzie spoko. Naszym celem jest dojść tam na taką górkę, gdzie ten święty tam przeklęty siedzi. No i to koniec. Mam nadzieję, że mapka będzie fajna, krótka, zwięzła i przyjemna. A jak wam się nie będzie podobało, to nie wiem co. To oglądajcie dalej i nie wiem. Kto obejrzy więcej, ten wygrywa. Dobra, wystarczy. Ja wiem, że to jest ciężkie, Remigiuszu, ale patrz, musisz tak zrobić, cyk, i to tutaj wciepnąć. A teraz się przestawić, bo jak to położysz na tej belce, to będzie dźwignia, czyli siła razy przyłożenie. Czyli będziesz mógł podnieść rzeczy, których normalnie byś nawet nie ruszył. Widzisz, jak ja myślę za ciebie? Gdyby nie ja, to byś normalnie nie mógł. Miało być prostsze, jak to wcześniej chciałem zrobić. W sensie, wiecie, to tam miało tak wejść łatwiej. Ale Remigiusz tutaj widzę, że jest chłopak oporny. I on się tak łatwo nie poddaje, ale spokojnie, ja wiem, jak to zrobić i to będzie zrobione. Także wy się nie musicie absolutnie niczym przejmować. Chyba tym, że będę chciał siku i będę musiał zmontować odcinek, ale... Wzikałem się wcześniej, byłem zapobiegliwy, więc nic złego stać się nie może. Pa, jak to siedzi, ty? Jak ja mam to tam wciepnąć? Na 100% to jest ten sposób, więc jakby spokojnie, ale... O! Udało się, trzeba było podskoczyć. Jak zwykle zamuliliśmy. W sensie, ja zamuliłem, a wy patrzyliście, jak ja zamulam. W takim razie tak. Teraz sobie musimy wziąć tą beleczkę, bo zobaczcie, że tam dalej jest taki dziki otwór. Co tam Ej, coś tak skrzeczy, widzieliście to? Takie... No tak było. Wiem, że ta kamera jest bardzo wymowna i wszystko w niej widzicie, ale niestety musicie to przeboleć. Dobra, teraz się uda. Zigolo, lecisz tam, dobrze. I sobie tym takim walcem rozepchamy te drzwi, żeby móc się dostać dalej do środka. Ciągnij to. Ciągnij to, Zigolo. Pamiętaj, jesteś Remigiuszem. Tutaj odpowiedzialność spoczywa na twoich barkach. Włożone clean i patrzcie to. W zasadzie dźwigni, będzie trochę edukacyjny odcinek, chodzi o to, że możecie przesunąć lub podnieść obiekty znacznie cięższe od wszystkich innych, które zawsze podnosiliście. Ktoś mi się wydaje, że... A nie, dobra, idzie. I działa to na takiej zasadzie, że wasza siła jest przenoszona przez taki jakby przedmiot właśnie, którym jest teraz ten kij, i ona jest wtedy dużo, dużo cięższa, bo wywieracie siłę, patrzcie, jak ja to naciskam, to wyram siłę na końcu kija i dzięki temu on jest wtedy lepszy, zwinniejszy i silniejszy i mogę podnieść nim więcej. Czyli fizyka, czysta fizyka, aczkolwiek cała ta gra jest czystą fizyką, więc to was nie powinno raczej już zdziwić. Chyba trzeba trochę dalej tego pałąka tam. Trochę się rozsuwa, kurde, ale to chyba... Chyba nam jeszcze nie wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy, ale... O, musimy dać to niżej. Coś tam się ruszyło. Dobra, spróbujmy przejść teraz. No, da radę, kurbela. Okej, patrzcie, mamy teraz jakąś łąkę, jakieś wulkaniczne skały z tego co widzę, czyli jakaś starożytna cywilizacja. Mamy też takie dwie klatki, które działają na zasadzie przeciwwagi.
oraz, przepraszam bardzo, oraz klocek, za pomocą którego musimy dostać się na tamtą taką wydmałą szczelinę. Klocek znajduje się w tym miejscu, widzicie sami zresztą. I musimy się do niego dostać. Ej, on na łyżwach stoi, ja mu łyżwy ubrałem? No to powiem ci, że klasyka. To nie było to, ale sposób już miałem. Generalnie najpierw trzeba się dostać tam do tego klocka, żeby, wiecie, żeby móc ściągnąć go na dół. Jak już się to uda, to już powinno być ok, litera się ma. Najpierw zrobimy tak, że opuścimy to i dzięki temu tamten będzie wyżej i dzięki temu wskoczymy szybciej po włosika. Znaczy w ogóle po niego wskoczymy, to jest najważniejsze. Gigolo, nie! Zepsułem to, przepraszam, możecie to przewinąć o 1,5 minuty do przodu. To utknąłem w tych kratków. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz trzeba pójść tam i zrobić wszystko od nowa. Mam nadzieję, że te nieudane próby też się będziecie oglądać, chociaż nie mogę przeklinać. A tu się tak prosi na język, żeby tutaj takie powiedzieć, takie łumpundumbum czasami. Ja to wy myślę, że wiecie, nie? Teraz weźmy sobie wyżej. A tam co jest? Ej, bo tam nie byliśmy jeszcze w sumie, nie? Nie, tam nie doskoczy, nie ma nawet opcji. Ale, no dobra, w sumie zobaczmy, co z tym możemy jeszcze zrobić. A ja wiem, my musimy wejść na wyższą półeczkę, zobaczcie, żeby na kratkę skoczyć i nie tracić czasu na wspinanie, bo jak tracimy ten czas, to wtedy kratka się opuszcza i my automatycznie potem już nie mamy szans doskoczyć dalej. No, teraz się chwycił, bardzo ładnie, o to właśnie chodziło. Więc tak, weź krateczkę na dół, je trzeba łapać chyba na dole. Dobra, spadła, to w sumie już się udało. Taki był cel. Teraz, opuśćmy sobie to, no patrz, jakie to głupie i zawzięte. No, nie dosięgnę, naprawdę muszę wejść do góry. Wiecie, chcę to opuścić niżej, no. Opuścić to po to, żeby tą kratkę tam włożyć, bo jak ją włożymy, to będziemy mogli ją przetransportować tam dalej. Jeżeli kogoś by dziwiło to, że tak dobrze znam ten poziom, to zapytajcie w komentarzach dlaczego, to od razu odpowiem. W momencie, naprawdę, będzie takie powiadomienie w komentarzu, nie ma problemu. Cyk, pyk, malina i wszystko wiecie. To ustawmy sobie blisko. W sensie blisko tej krawędzi, bo to musi być bliziutko tak tego. Pięknie. No i teraz jest chyba najtrudniejsza część tego fragmentu planszy, bo będziemy się musieli ścigać z czasem troszkę. Mam nadzieję, że to nie będzie dość długotrwałe, ale to się zaraz okaże. Przechodź, przechodź, bardzo ładnie. Jeszcze niżej musisz iść. Bo jak wiecie, kiedy zejdę z tej kratki, automatycznie ten bloczek, ten kwadracik zacznie ciągnąć tą wagę w dół i będę musiał znowu tu wejść i znowu tu wrócić. A to nie ma sensu. Do góry. Jezus, za pierwszym razem to zrobiłem? Jak ja dobry jestem. Teraz tak, trzeba zrobić coś, żeby ten kwadracik... Ci spadnę zaraz, ty. Żeby ten kwadracik przesunąć dalej. Hech, tylko tak, zobaczcie. Myślę, że zaczniemy od tego, że to opuścimy niżej. Bo jak już to opuścimy niżej, to tamto nam podjedzie do góry i dzięki temu będziemy mogli ten kwadracik wrzucić. I myślę, że właśnie o to chodzi w tym poziomie. Tak jest, zjedź sobie na dół. I jeszcze troszkę, i jeszcze troszkę. Albo odwrotnie, zobaczcie, bo jakbyśmy nim zjechali sobie... Ja ci spadnę tam zaraz. Gigolo. Dobra, zmieniam nazwę, on się nazywa Gigolo, bo mi to bardziej na język siada. Bardziej mi się podoba, sorry. Policjant Gigolo. Niech będzie. Weź na to. I po tym sobie to przeniesiemy, słuchajcie, to może być jeszcze lepsze rozwiązanie. Bo to nam wtedy nie ma szansy uciec. To będzie bardziej ergonomicznie niż planowałem wcześniej. Jakie to silne jest bydlectwo. Okidoki, stoi. Możemy wchodzić dalej. Gierka jest bardzo podobna, słuchajcie, do Suicide Guy'a, którego również możecie na kanale znaleźć. Bardzo serdecznie polecam, jest naprawdę fajna, klimatyczna. Suicide Guy, pierwszorzędna produkcja. A tutaj musimy co zrobić? Tu musimy... aha, czyli mamy taką, wiecie, kładko dźwignię. Która pewnie opadnie, jak na nią wejdę. No właśnie tak. Teraz myślę, że musimy przytrzymać sobie... Aha, musimy tam doskoczyć.
to przytrzymajmy sobie czymś ten koniec, żeby wbiec po tym końcu i sobie przeskoczyć. To jest do zrobienia. Tylko czym? To jest troszkę zależne. O, patrzcie, pudełeczko mamy. Zupełnie przypadkiem je znalazłem. Tylko tak, czy ten kij będzie w stanie go strącić? Bo jak nie, no to tak trochę... Aha, czyli to jest ten kij, który on podnosi, chociaż nie powinien. Dobra, okej. Okay. Musimy to strącić. A to też będzie zabawa z wiatrakami. Ale ojojoj, ciężko będzie. Ciężko. Jak klatka schodowa po alkoholu. To jest wyzwanie. Trzeba w to wjechać. Dawaj. Dawaj, jak limuzyna rządowa w Seicento. Lecisz. Ach! No, oszczędziłem tego Seicento. Dobra, jeszcze raz. Czekajcie, może się inaczej złapiemy, bo... Tak mi się wydaje, że on tak to jakoś... Przepraszam, tak krzywo trzymał. Albo w tą dziurkę tutaj, patrzcie. Złap ten kij. Spokój. Cyk. Dobra, spadaj, nie będę się z tą bawił. Dać mi czas odcinka. Dobra, widzę, że trochę... Trochę mi się skomplikowało. To i owo. Tak jakby wszystko. Jak mam to wnieść tam? Może tędy? Co skacze? To jest cięższe niż ty, tak jakoś trzy razy. O, a teraz to jakoś tak... Patrzcie, jakoś tak to złapał. To jedną ręką, tak? Dobrze, 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 dobrze. Ja myślę, że to trzeba wsadzić w tą dziurę tam. Tylko ja jej, kurde, nie widzę. A jak widzę? Nie, 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 nie. Cholernie ciężko jest to zrobić. Znowu to spadnie, no, bez sensu. Ty, może teraz, patrz, napieraj. Napieraj, gigolo. Żeś naparł jak kupę rano dzisiaj. Proszę bardzo, ściągamy to. No, udało się. Dobra, skoro gigolo już ściągnął, co miał ściągnąć i nie były to majtki, możemy przejść do fazy numer B, czyli ustawić tu sobie klocuszka i sprawdzić, czy on jest cięższy niż my. No to wychodzi, bo... Tak, bo to nie opada. No i proszę, jak ładnie, klasycznie poszło. To jest poziom, którego bardzo nie lubię, gdyż jest to dźwignia. Dźwignia polegająca na tym, że musimy dostać się w tamte okienko, ówcześniej robiąc bardzo dziwną rzecz. Mianowicie, musimy zrobić sobie z tego bloku tam kładkę pomiędzy tymi dwoma. Jak się go wykonuje? Nic tak, nic się nie... Nie, nie było tego. Tak się go nie wykonuje. Nie, tak poważnie mówiąc. Chodzi o to, żeby się zaczepić na tej belce i razem z belką sobie troszeczkę zjechać w tak jakby, wiecie, takie kółeczko zrobić, jak na takiej karuzeli, i naszym ciężarem ten blok przestawić nad tą taką, możecie nie widzieć, o, nad tą, co jest tu obok, widzicie? Tu jest taka górka z zieloną trawą, żeby nad tym przestawić ten bloczek i wtedy to będzie się dało... Nie mogę doskoczyć, coś jest nie tak. I wtedy będzie się to dało jakby wykorzystać jako kładkę. I wtedy będzie można po tym przejść i wiecie, już się nie przejmować tym, że ta przepaść jest tu za duża. Poziom, z którym się chyba najdłużej męczyłem, z tego co kojarzę. Co się dzieje, kurde? Wcześniej skoczyłem za pierwszym razem, teraz trzy próby i nie mogę wejść. Chyba, że muszę wejść, wiecie na co? Na ten taki sześciokątny Pitagoras. Przecież z niego jest jeszcze dalej, to bez sensu. No, teraz się udało. Ja musisz się złapać drugą ręką, stary. Dobra, przynajmniej wisisz drugą ręką. Tym się oczywiście, słuchajcie, da sterować, ale chyba musimy się dostać w tamto miejsce bardziej. Tak, 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 zobaczcie. I teraz to się przesuwa jeszcze dalej, jeszcze troszkę. Puszczamy teraz i patrzcie, co się dzieje z góry. To się znajduje tutaj i dzięki temu możemy przejść po tej kładce. Tylko ten skok oczywiście też nie będzie taki prosty, bo wiecie, to by było wszystko zbyt oczywiste, gdybym ja tak wszystko fajnie wiedział. To są po prostu pomysły, które ja tam sugestywnie narzucam, ale wykonanie ich to jest zupełnie inna kwestia i jakby tu też trzeba się nieraz trochę postarać. No! Rozbujałem demona. I tu mam zawsze problem z tym, ale może nie tym razem. No i pięknie, właśnie o to chodziło.
Słuchajcie, kolejny etap za nami, możemy wchodzić w kolejny. Jest będzie szybki odcinek, jak ja się cieszę, że mi się tak udało. A tutaj widzimy tak, dużą spadającą kulę, na którą trzeba wskoczyć i się je złapać, żeby to miało jakikolwiek sens. A tak poważnie. Tutaj za tą ścianą znajduje się taki kwadracik. Tam jest drugi. Po prostu musimy te bloczki metalowe, nasze te drewniane, zblokować tymi kwadratami, żeby one zatrzymały kulę i żeby ona poleciała dalej. A co potem będzie, to już wam pokażę, bo to jest fajne i emocjonujące, więc nie chcę wam psuć żadnej zabawy. Początkowo, jak nagrywałem ten odcinek, bo wszystko tam się potoczyło tak, że się źle nagrało, pierwszą część przechodziłem godzinę i chciałem podzielić tą mapkę na dwa odcinki, bo strasznie długo mi się z tym schodziło. Ale okazało się, że nie było to konieczne, bo wymyśliłem dokładnie 20 minut temu, że mówię, kurde, nagram im jeszcze raz to wszystko, niech zobaczę, jak to się płynnie przechodzi, że wiecie, jeżeli ktoś to kiedyś włączy, to już mówiłem kiedyś, nie? Chyba nawet na którymś odcinku, że jeżeli ktoś to włączy na polskiej playliście, będzie chciał zobaczyć, jak gierkę przejść, no to pyk poradnik i elegancko, nie? Co może oglądać i bawić się i cieszyć w ogóle dzieciom pokazywać. Dzięki temu zobaczcie, że ta ściana nam tą dechę przytrzymuje, to możemy potem przejść bez obaw, mimo że to jest tam fizycznie niemożliwe. I ta kładka, taki sposób tego, nam się potem jeszcze kilka razy przyda, ponieważ będziemy musieli przejść również po takich przepaściach, po których normalnie byśmy nawet nie mieli szans skoczyć, nie? Także, no, zresztą zobaczycie zaraz sami. Okej, tak, i teraz tą kładkę musimy gdzieś postawić. Tą kładkę oczywiście wykorzystać po raz drugi, bo z powrotem, no, nie ma szans, żebyśmy skoczyli z takim dużym boksem. Więc musimy go po prostu przenieść po jakiejś kładeczce. To się wykręca jak tirem z dwoma osiami, także wiecie, to nie jest tak hop siup. Weź mi to. Czulnij na bok. Bo tu będzie nasz Gigolo tutaj projektował, to jest architekt, nie wiem, czy wam mówiłem. Ale to jest zdolna dusza, to jest potencjał. To jest ktoś. Cyknij tam i zobaczcie. I tu mamy piękną kładeczkę, bo zasada takiej kładki, akurat tego rodzaju kładek, którą mam teraz, jest taka, że teren, na który będziemy wchodzić, musi być niższy niż ten, z którego będziemy na kładkę wchodzić. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale wiecie, co chodzi. Tu musi być wyżej, tam niżej, no bo inaczej kładki nie położycie, bo nam spadnie przepaść. Okej, dwa boksiki mamy. Teraz będzie niezwykle efektownie, efektywnie i tak dalej. A czemu, to wam pokażę. Tylko najpierw jeszcze jest robota do zrobienia. W postaci takiej, że musimy sobie te beleczki podnieść do góry. Cyk, udało się. Zablokowana. Teraz z drugą dokładnie to samo, bo zobaczcie, widzicie? Na tej ten głaz opiera się i dzięki temu on poleci potem dalej. Będziemy mogli się go złapać i polecieć sami, nie? To jest naprawdę perspektywiczna opcja. Patrzcie, jak ją ładnie ta podnosi. Na początku myślałem, że to będzie jakaś katapulta albo coś, ale jak mnie raz tam wyrzuciło po prostu w lawę, to mówię, nie, wystarczy. Piotr, koniec zabawy. O, właśnie o tym mówię. Nie próbujcie tego w domu. Zblokowane? Może być. Dobra, teraz naszym zadaniem jest troszeczkę hardkorowo zagrać. A czemu, to wam zaraz pokażę. Gigolo, skacz. Czekamy na kulę mocy. I musimy się jej złapać. Poleciała, będzie nowa. Leci nowa już? Leci, patrzcie ten cień. Leci nasz orzeł. To było tak głupie i spontanicznie, że aż jestem w szoku, że się udało. Ale się udało, dziękuję bardzo. No i kolejny etap. Dojście do tego miejsca zajęło mi 45 minut, a teraz zrobiliśmy to w 20, także chyba jest szacun, nie? Łapka w górę, dziękuję bardzo. Musimy dostać się do tych młotów przede wszystkim, dlatego że to jest ostatnia pułapka, jaka w ogóle tam jest, istnieje, albo przedostatnia, nie pamiętam już. No i tyle w temacie. Dobra. Coś trzeba było zrobić, czekajcie, bo ja teraz nie pamiętam. Żeby przejść tam dalej. To jest kij, który podnoszę. Nie, to jest ten cięższy, ta cięższa wersja. To znaczy, że może być problem z tym, żeby go użyć jako kładki, tak bezpośrednio. Tylko taka, czekajcie, bo to teraz nie jest takie proste. Trzeba te boksy ściągnąć, to na pewno na dół, to tego jesteśmy pewni.
głową, że zawali mi jeden, nie? Dobra, po tej trawie może weźmy. Tego rozwiązania jeszcze nie ćwiczyłem, ale też mi się wydaje dobre. Już to wielokrotnie mówiłem, że i twórcy gry mi strasznie imponują tym, że podają wam wieloraką ilość, wiecie, rozwiązań, że nie ograniczają się do jednej ścieżki przejścia gry, tylko jest tam tego trochę więcej. No i tu musimy się dostać, bo jak się tu dostaniemy, to sobie skoczymy z góry. Przynajmniej ja tak to rozwiązałem i przeskoczymy przez tą przepaść. Widziałem też, że inni próbowali jakby wykorzystać te pudła jako wzniesienie i po tym wzniesieniu nałożyć na nie tą kładeczkę. Nie, puśćcie myku. Nie, za blisko stoję. Więc musimy tak czy inaczej użyć tego drugiego boksika i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak z boczku, wiecie, że było miejsce na wejście tutaj. Ci spadnę zaraz. Nie! Do góry! Wracaj mi to, wracaj mi to. Cyk i wracamy. Nie ma uciekania. Ja za długo nad tym poziomem myślałem, że Pitra zwiał. O! Na łyżwach to się ciężko wchodzi po tym, nie? Po terenach górzystych. I gigolo, jump. No i elegancko. Kolejna, słuchajcie, zagadka, którą musimy rozwiązać. Przejść tym razem przez tą kładkę, znaczy przez tą dziurę. Po tej kładce dokładnie. Zaraz wam pokażę, jak tego dokonać. Musimy wykorzystać pomysł, który widzieliście przy okazji podobnej takiej dźwigni, dźwignia wahadła. Tylko wcześniej, ale tam było, jak skakaliśmy przed takim dźwigiem, który nas tam takim karuzelę robił. Czyli po prostu tu walimy obciążenie. Obciążenie już jest, więc spoko. I skaczemy tutaj, żeby zdjąć sobie tą kładeczkę. Kurde, ale mi to wychodzi za pierwszym razem, aż w szoku jestem, jaki ja dobry gracz normalnie. Jakie generalnie dobre gry. Dobre gry robię. Jezus, nieważne. I teraz musimy wykorzystać to, co było przy okazji ściany przy kuli. Czyli to, co mówiłem, nie? Że ściana nam zblokuje coś i będziemy musieli przejść po takiej kładce tak szybko. Patrzcie, cyk. Nieważne ile ja bym nie ważył, to kładka się blokuje o kamień i nie ma prawa mi się nic tam złego stać. Jedyne ryzyko jest takie, że ona się wysunie, ale to się bardzo rzadko zdarza. I słuchajcie, teraz was zapraszam na przeszkodę zwaną przeze mnie Energylandia. Zawalił tą bęb tam, oła. To są deski, które się łamią niestety. Ha! Zdążyłem. No i teraz się zaczyna impreza, bo musimy między tymi błotami przejść. Chyba nie muszę tego jakoś specjalnie tłumaczyć. A biją mocno. Zaufajcie mi, że biją mocno. Patrzcie, czekam, aż on uderzy. Aha, przegapiłem, sorry. Nie dam przycisk. Chciałem spacją, a to się myszką wchodzi, zapomniałem. I znowu wisimy, czekamy, aż ten przyleci. Co? Aha, dobra. Zapomniałem, że tam jest taka akcja. Nieważne. I wchodzimy cyk do góry. Bo to jeszcze nie koniec Energylandu, bo tu jeszcze będą rozrywki. Ludzie, mówię wam. Jeszcze się będzie działa impreza. Tam jest jeszcze taka jedna przeszkoda, której bardzo nie lubię. Ale zobaczycie, bo pewnie się z nią będziemy trochę męczyć. Dobra, chyba się udało. No i teraz znowu to samo, nie? Tylko teraz będzie jeden wielki bieg. Wisimy. Nie straci mnie. No i to koło głowy przeleciało. Okej, okay. Jeszcze raz, no czekamy. Cyk, sznela, pite kontrolen, paszporten, Ausweis. No i pięknie, zaskoczone. Kolejna przeszkoda za nami. Tego już tak średnio pamiętam. Aha, dobra, czyli takie hehe, zabawmy się. Dobra, spoko. Ja się mogę bawić, nie ma problemu. Tylko teraz w sumie to tak koło głowy przeleciał. Wow. Mam się tego złapać, czy co? No tam nie ma opcji, żebym doskoczył, nie? No chyba żartujecie, no dobra, słuchajcie, to raz, dwa, szybko to przejdźmy i tyle. Bo to widzę, że nie było żadnego save'a, czyli musimy się jeszcze raz postarać zrobić dokładnie to samo. Ale tam daleko nie było, więc myślę, że przebolejecie to. Zależało mi strasznie na dynamice tego odcinka, ale myślę, że taka jedna pomyłeczka jakoś wszystkiego zepsuć nie powinna. Tu jest
ciężko się złapać, ale też nie było to jakoś super skomplikowane, nie? Teraz ta ważniejsza część, bo te młoty mogą mi też troszkę złego narobić. Mam nadzieję, że nie narobią. Cyk, żelku. Gigolo. Mariusz Gigolo. Proszę bardzo. O, nie było opcji, żeby tam się dostać. Bo to jest chyba takie, wiecie, te deski tam były tylko na jeden raz i potem już trzeba się jednak starać. To się wiesz, przegrałeś, to wchodzi jeszcze raz, nie? I stara się bardziej. Sterowanie mi się w tej grze bardzo podoba, bo jest bardzo intuicyjne i mimo wszystko proste, ale na grę zręcznościową naprawdę trzeba to czasami dobrze ogarnąć. Nie można tylko klikać i czekać, aż on coś zrobi. Dobra, jesteśmy na górze z powrotem. Chyba, że tam przejdziemy, zobaczcie. Bo tu może być jakieś ukryte przejście normalnie. Jakby się nam tam udało przejść, to omijamy młoty. Ale to jest fajne. Ja tego wcześniej nie widziałem. Tylko, żeby się to udało tutaj dostać. Wejdź. No patrzcie, kurde, droga na skróty. Się człowiek nauczy dużo. Jak dwa razy to samo przechodzi. No przecież kliknąłem! Dobra, ostatnia próba, jak coś to tniemy. Bo się irytuje Piotr, powoli już. Teraz będzie dynamiczna akcja, będzie bez pierniczenia, bo ja widzę, że tu się tak nie da funkcjonować. Przejdziemy raz, dwa, trzy i Baba Jaga, koniec, nie patrzy. O, tamten młot mnie już smyrnął prawie po główce. Teraz się uda, ja to wiem, ja to czuję, że to jest ten czas, kiedy ja osiągam sukces, kiedy ja wiem, że buduję coś wspaniałego, kiedy ja wiem, że coś się stanie. Ciekawe, od czego masz takie gacie, w sensie, gdzie takie dają? To sobie nie będziemy nawet zawracać głowy tymi dosyczkami, tylko sobie od razu skaczemy tutaj. A, złapał się ściany znowu, spoko. Ciach. Jezunia, ciemiota, chłopie. Jak po dobrym dryneczku. Nieważne. Cyk, 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 cyk. Jakaś grawitacja tu jest większa? Co mi się wydawało? Nie. No prawie się udało. Teraz sobie wejdź. Dobra, chyba ugrane. I kolejne podejście. No nie wiem, co ja wtedy źle zrobiłem, ale wydaje mi się, że nic nie było jakoś tam super tragicznie. Udało się! Co teraz? Aha, teraz do góry po tych skałach. Spoko. Czyli tak mi się wydaje, że wiecie co, tam trzeba było poczekać, aż ta deska przestanie się bujać. Bo ona jak się bujała, to po pierwsze było ją ciężko złapać, po drugie jak coś się buja i nadacie temu konkretną nową siłę, to ten ruch jest w ogóle tak zaburzony, że tam nie było mowy o żadnym rozbujaniu bohatera na nim. Więc, a jak ona stoi w miejscu, to właśnie taka wiecie, się taka liana robi, coś jak Tarzan skakał, to właśnie coś podobnego. Kto Tarzana ogląda? Łapki w górę i pisać w komentarzu. Tarzan dobre gry, generalnie. To były schodki, po których miałem się pewnie przejść i spaść na dół. Zapisywanie, bardzo mi się to podoba. I witam was bardzo serdecznie w śmiercionośnej przygodzie, której bardzo nie lubiłem. Bo jest ona ekstremalnie trudna. Musimy tak wyważyć tamtą zapadnię, czy coś tam, co to jest, żeby ten drągiel przeniósł nas na tamtą górkę. O co jest tam, o tu. Musimy tam skoczyć. Ciężkie, ale nie niemożliwe. Najpierw zróbmy... Inaczej, kompletnie nie pamiętam, co tu się robiło, w sensie w jakiej kolejności. Wiem, jak to wygląda efekt końcowy, ale no zbyt wiele mi to nie daje. Chyba, żebym tak zrobił. Aha, dobra, już mniej więcej pamiętam. Musimy przede wszystkim na to wejść, bo to jest podstawa. Na ten taki, wiecie, drewniany drąg. Tu jest drzewo, które blokuje, tak miało być. Oki doki. I teraz tym musimy ściągnąć sobie tego boksika. Wpadaj. Dobrze. Te
teraz tu sobie musimy to włożyć i użyć tego jako platformę, żeby zdobyć z tamtego boksa, bo to nie jest takie proste tam doskoczyć, a dzięki temu nam się to uda. Jak tego boksa drugiego zdejmiemy, to już dopiero zaczyna się zabawa z tym, czego ja tu bardzo nie lubiłem. Aha, że... Dobra, chyba strzeliłem, ja muszę najpierw tu boksa włożyć, bo inaczej jak na to skaczę, to mi to zwyczajnie ucieka. Tylko jak? Czekajcie, moment, bo ja się już teraz troszeczkę pogubiłem. Okej, zróbmy to jeszcze raz. Tylko dajmy sobie tam boksa od razu, żeby on, wiecie, czekał już, bo jak ja puszczam tą platformę, to znowu ona ucieka tam sobie, gdzie chce. I to jest troszkę bez sensu. O, on będzie już czekał i włożymy go, jak tylko ta platforma będzie opuszczona troszkę w dół. Okej, słuchajcie, po dokonaniu paru poprawek i paru tam combination wykminiłem, że trzeba po prostu platformę przesunąć z tego miejsca na to i dzięki temu będziemy mogli potem cokolwiek zrobić z tym obciążonym dźwigiem. A co, to wam zaraz pokażę. Na razie priorytetem jest to, żeby się złapać tego ostrzeństwa. Okej, to już stoi. Teraz będziemy ładować te dwa boksiki, tak żeby nam to nie odjechało, a jednocześnie było takim, wiecie, mniejszo większym ciężarem. Okej, jeden stoi, drugi dopiero będzie stał, ale już sekundkę dosłownie, dobra, jest gitara. I teraz zobaczcie, za pomocą tego dźwiga musimy jakimś cudem przelecieć tam. Ja już to raz zrobiłem i jestem niesłychanie z tego dumny, ale to jest niesłychanie również ciężkie do zrobienia, bo jest po prostu zręcznościowe, nie? I okej, chyba się udało coś zrobić. Lecimy. To jest ciężkie i to jest tak idealnie wyważone, że ta waga jest nasza, jest minimalnie cięższa, przez co się po prostu równoważymy. A to teraz nie będzie takie proste. Teraz się trzeba cofnąć i wybić z powrotem. Wiecie, jednocześnie musimy biec i skoczyć. I to już właśnie jest trochę problem, bo tak jak mówiłem, wagi się praktycznie niwelują. Ach, prawie no. Już teraz już biegłem, ale jeszcze nie skoczyłem, więc jakby spokojnie. To jest wszystko do ogarnięcia. O. Widzicie? Coś takiego. Super, awo. Musimy łapać na dół troszkę. Chyba, że nas to podniesie w sumie. Tak. Jak to się uda teraz, to będzie cud. Jezus Marian, to się udało. Słuchajcie, nigdy mi się czegoś takiego nie udało zrobić za pierwszym razem. Ale się jaram. Super. I teraz co? Ostatnie dwie pułapki. Ta jest bardzo prosta i fajna i przyjemna. Chodzi o jeszcze większy wariant takiego wahadła, takiej dźwigni, które robiliśmy już dwa razy wcześniej. Tylko teraz będziemy musieli tą dźwignię blokować, a nie przytrzymywać, jeśli chodzi o ciężar. O co mi chodzi, to zaraz zobaczycie. Pierwszą sztachetę wkładamy sobie tutaj, żeby ona to zblokowała. Ach, idealnie wymierzone. Trochę by tam spadło, nie? Nie, masno. Dobra, dostawmy sobie to tutaj. I tym też trzeba było się trochę, wiecie, pogłowić. Ale dało radę oczywiście. I teraz tak. To trzeba delikatnie pchnąć do góry, żeby tamten koniec się... A może to... Kurde, czekajcie, bo ja w sumie nie wiem, co mam teraz zrobić tak do końca. Bo chyba będzie trzeba jeszcze jakimś cudem... No niestety, będzie trzeba jakimś cudem jeszcze to opchnąć w dół. A to może już nie być takie proste, słuchajcie. Ech, ale mam na to pomysł, więc spokojnie, jak zwykle nie będziemy bezradni. Kompletnie nie w tą stronę. Więc musimy szybko interweniować tutaj.
Ale nie, zobaczcie, to jest dobre. Przypadkiem mi się to udało po prostu zrobić. Bo teraz... no, na bok. Tutaj, z boczku. Dobra, elegancko. I zobaczcie, teraz się zajmujemy tym, które musimy jakimś cudem tutaj, kurde, złapać. Słuchajcie, bo to też nie będzie takie of course, nie? Okej, okay, nadałem temu jakiś ruch i to się uda, dobrze. I teraz będzie taka trochę trudniejsza część, dlatego że będziemy musieli wejść po tym, nie przechylając tego. Ponieważ w momencie, w którym my to przechylimy, wszystko szlak trafi, bo to znowu zatoczy kółeczko. Okej, okay, to jest jeszcze spoko faza, ale teraz zobaczcie. Ty wracaj na miejsce, żadnego bujania się tutaj. Elegancko. I teraz ten pałąk musimy dokładnie tak samo wciepnąć, ale tutaj. Albo nie tutaj? Już sam nie wiem. Ale miałoby to jakieś logiczne, kurde, zastosowanie, nie? Do góry. Okej. Okay. Jak to siedzi tam? Bardzo delikatnie i jakbym to dosunął, byłoby jeszcze bardziej skutecznie później. Zobaczymy. Cyk. Ok, chyba bardziej się już nie da. To się blokuje. Sprawdźmy to, nie? Blokuje się. Dobra, to się uda. Tylko teraz doskoczyć jeszcze. Doskoczone. I ostatnia przeszkoda, słuchajcie, która będzie jakby zwieńczeniem wszystkiego. Musimy... Czekajcie, jak to szło? Ok, już pamiętam. Musimy ustawić tę platformę w ten sposób, żeby ona była jakby takim toczkiem zjazdowym dla tamtych belek, które widzicie po lewej stronie. Tylko to chyba nie tak szło. Bynajmniej nie do końca tak. Wtedy nie możemy pozwolić, żeby nam to spadło właśnie tak jak teraz. Wtedy gra będzie dużo trudniejsza. Ale spokojnie, nie z takich opałów się wychodziło, prawda? Więc nie przejmujemy się i po prostu gramy. Cyk. Nie wiem, ile mi brakuje, żeby to spadło, więc muszę zwyczajnie uważać. No, niewiele brakowało. Jak zwykle, standard. Ach, i znowu, patrzcie, musimy to złapać. Musimy to dać tak troszkę do góry, minimalnie, ale jednak, bo to sprawia problemy. Jak się, kurde, wcześniejsze udawało robić, a ta uchodziła za łatwą, ta będzie na odwrót. Dobra, po prostu to wniosę może, co wy na to. Tak wiecie, schodek, po schodku. Nie, 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 to jest zbyt ciężkie, to chyba nie przejdzie w ten sposób. Okej, okay, wróciliśmy do pozycji wyjściowej. Dobra, zostawmy to i spróbujmy jeszcze raz to z dołu podłapać. Bo to może się teraz udać. Tym bardziej, że wiem, jaka jest ta dolna granica, którą mogę jeszcze przesuwać, nie? Teraz musimy to poprawić, bo to się znowu zepsuło. Ale w każdym razie, wiecie, chodzi o to, żeby zrobić z tego taką rampę, na której będziemy sobie mogli tak na chillku postawić taką kłodę i tą kłodę jakby zmusić do tego, żeby ona się toczyła. Ja pierniczę. Czekajcie, wczytamy punkt kontrolny jeszcze raz, bo to stało na dobrym miejscu. I zrobimy to wszystko raz jeszcze. Czyli dźwigamy. Źle. Cyk. Puść tą trawę. Mało masz trawy. Dobra. I
jak dużo nam tego jeszcze zostało. A spróbujmy to z góry popchnąć, słuchajcie, bo jak z góry to pchniemy, to widzimy mniej więcej, ile nam tego jeszcze zostało. Okej. Milimetrami, ale chyba siądzie. I teraz podnosimy sobie to, żeby załadować na to. Popchnij to dalej. Chyba musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, bo nie wiem, czy nam się to wtoczy. Nie wtoczy nam się to, bo to już leży na ziemi, słuchajcie. To może być troszkę problematyczne, ale spróbujmy tutaj jeszcze pod to. Włożyć coś takiego, dzięki temu. Wyjmijmy tego kloca jeszcze raz. To się nastawiło. Patrzcie, poprawiamy kloca i teraz to się powinno już udać, bo on tam zwyczajnie wejdzie. Więc to ma sens. Klik. Siedzi i patrzcie. Ta dźwignia podnosiła tym bloczkiem tamtą bramę, więc jeżeli zawiśniemy na tym bloczku... Ale złap się tego. O tak, to zobaczcie. Coś tam ta brama walczy, kurde. Patrzcie, wleciało. I teraz musimy jakimś cudem się tam dostać jeszcze, ale on jest gibki, elomelo i do przodu, więc na spokojnie sobie poradzi. Koniec odcinka, ja wam serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że kolejny za tydzień, w niedzielę o 10:00 również będziecie chcieli oglądać. Została nam ostatnia mapka, więc potem zostaje nam tylko i wyłącznie wasza inwencja twórcza i chęć zobaczenia tego, jak gram w tą grę na tych samych planszach z kimś innym. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!